Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji pomyczowej po spotkaniu PGE w Kastra Mielec, Nieźlegnica. Wraz z nami trener drużyny gości, pan Grzegorz Mokry. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Zacznę od końca to podsumowanie, bo koniec jest dla nas dramatyczny, gdzie drugi mecz z rzędu tracimy bramkę w ostatnich sekundach, albo w ostatniej sekundzie można powiedzieć. Trochę inaczej ja interpretuję przepisy gry, bo dla mnie jest ewidentny faul w narożniku, kiedy przy drugim rzucie rożnym utrzymuje naszych dwóch zawodników piłkę, dokładnie Dimitar i Luciano, jest pchanie jednego na drugiego przez zawodnika Stali Mielec. Nie mamy rzutu wolnego, który pozwoliłby nam te 15 ostatnich sekund po prostu rozegrać dwa podania i skończyłby się mecz i wygrywamy 1-0. Niestety tego rzutu wolnego nie ma, później jest konsekwencja, długa piłka w pole karne i kończy się 1-1. Dla nas to jest ogromne rozczarowanie, bo prowadzimy z Legią dwukrotnie i też w doliczonym czasie gry tracimy 3 punkty. Dzisiaj tracimy 3 punkty i wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Te punkty są dla nas kluczowe. Zespół pracuje bardzo mocno na to, żeby te punkty zdobywać. Czasami oczywiście brakuje nam pewnej jakości z piłką w pewnych momentach, bo oczywiście ta gra pod dużą presją powoduje, że tej jakości jest mniej, ale ten zespół ma ogromne ambicje, jest dobrze przygotowany, bo w każdym meczu pracujemy naprawdę intensywnie, żeby w końcu przyjść po meczu do pracy i się uśmiechnąć, bo my dawno już tej radości nie mieliśmy. Mimo tego kolejny mecz, znowu się musimy zbudować jak najszybciej, bo gramy z drużyną, która zmierza po mistrzostwo, czyli z Rakowem w sobotę. I mimo tej trudnej sytuacji chcemy znowu tak ciężkie warunki postawić kolejnemu zespołowi. Dziękuję. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener PGE KS Stali Mielec, pan Kamil Kiereś. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No wiadomym jest, że dzisiaj przystępowaliśmy do tego spotkania z nastawieniem, żeby zdobyć 3 punkty. Nie chodziło tylko o nasze nastawienie, ale też oczekiwania tutaj w klubie. Myślę, że kibiców to był taki mecz, że każdy chyba tych 3 punktów pragnął. Nam tutaj z perspektywy szatni, tutaj zawodników, zdawaliśmy sobie sprawę, że to może być ważny moment i te 3 punkty mogą mieć ogromną wartość. No teraz jesteśmy po meczu, nie mamy tych 3 punktów, mamy jeden. Zdobyty w takich, można powiedzieć, dramatycznych okolicznościach, bo przegrywaliśmy to spotkanie 0-1. Aleks Walecho dostał drugą żółtą kartkę i w efekcie kończyliśmy mecz w dziesiątkę. I gdzieś mając na uwadze to, że mieć, można powiedzieć, dzisiaj w wielu fazach przede wszystkim grała z kontry i przesuwając Mateusza Matrasa w doliczonym czasie do przodu, do ataku, zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy nadziać się na kontrę i rzeczywiście taka kontra była, bo Mielec zdobyła bramkę, ale sędzia boczny podniósł chorągiewkę i tutaj można było jak gdyby zamykać to spotkanie dla Miedzi, jednak był spalony i drużyna grała do końca, wstrzeliśmy piłkę w pole karne, zrobił to Leandro, Mateusz Matras zachował się jak napastnik, uprzedził obrońców, bramkarza i wyrównał. I mamy punkt. No ja tutaj też nie będę jakiegoś wielkiego zachwytu robił nad tą sytuacją, ale też są takie momenty w życiu, że trzeba uszanować czasami małe rzeczy. Ja w tej chwili ciężko powiedzieć, jaką wartość ma ten punkt, ale to dopiero za 5-6 tygodni poznamy wartość tego punktu wyrwanego w ostatniej minucie. Na pewno jeżeli miałbym ocenić to spotkanie, to chyba wszyscy wiedzieli, że w to spotkanie weszliśmy z dużą energią, z dużym animuszem takim. Osiągnęliśmy od początku dużą przewagę. Jak czegoś nam zabrakło w pierwszych 15 minutach, to wydaje mi się, że właśnie żeby wykończyć ten dobry fragment gry bramki, tego nam zabrakło. Później po 15 minutach Miedź doszła do może nie do głosu, ale przede wszystkim trochę lepiej operowała piłką w środkowej strefie i lękała nas kontrami. To był trudny moment, bo my będąc bardziej w posiadaniu piłki często nadziewaliśmy się na takie akcje z kontry, gdzie Miedź atakowała właśnie do kontry 3, czasami 5 zawodnikami i to nie było w żaden sposób łatwe. W przerwie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te zawody nie będą takie proste, że Miedź, zresztą pokazała to Miedź tydzień temu z meczu z Legią Warszawa, że się mocno
postawiła. Myślę, że 2 tygodnie temu mecz zagrany przez Miedź na Koronie Kielce, gdzie moim zdaniem Miedź tam miała bardzo dużą przewagę po przerwie i Korona miała sporo szczęścia. Także uważam, że to nie jest też drużyna taka, która nie ma umiejętności. Ma też swoje atuty mimo niskiego miejsca w tabeli i rzeczywiście no, uzyskała prowadzenie, ale trzeba powiedzieć jasno, że też trochę zapracowaliśmy na to, że tą bramkę straciliśmy, bo grając w wielu fazach, powiedzmy budując grę ofensywną, no, gubiliśmy też takie piłki przy wyprowadzeniu i jedna właśnie z takiej akcji, gdzie zgubiliśmy piłkę wyprowadzając z bocznego sektora, Miedź tą piłkę przechwyciła, prowadziła przed pole karne i oddała strzał, który był poza zasięgiem naszego bramkarza i to był dla nas bardzo trudny moment, bo tak gdzieś w głowach mieliśmy to, że to my obejmiemy prowadzenie, będziemy kontrolować to spotkanie, tak się jednak nie stało. I te wydarzenia, które były dalej, no na pewno z mojej perspektywy trenera, ja starałem się tutaj reagować zmianami, wejście Lebedyńskiego, Vallejo czy Hinokio. Hinokio szczególnie był taki aktywny, bo był zawodnikiem, który zaczął oddawać te strzały za pola karnego. Dużo w nim było tam dryblingu. No też trzeba pochwalić Landro, który wszedł na końcówkę i to on dograł tą piłkę do Matrasa, także mówię, no na pewno nie tego oczekiwaliśmy, wszyscy oczekiwali więcej, ale trzeba dopisać, mówię, ten punkt, uszanować to i patrzeć na następne spotkania przed nami, kolejne mecze i tutaj musimy usilnie walczyć o to, żeby te punkty zdobywać i tą swoją sytuację spuentować utrzymaniem w Ekstraklasie.